Omer i Zera wyjechali na romantyczną wycieczkę we dwoje. Niestety, hamulce w aucie przestały działać, a życie Omera i Zery zwisło na włosku. W 228 odcinku Więźnia Miłości okaże się, co będzie z nimi dalej. Sprawdź, co się wydarzy w 228 odcinku serialu Więzień Miłości. Omer Erkan Merik zaplanował wyjazd z Zerą, Hazal Subasi, a kiedy w końcu do niego doszło, okazało się, że hamulce w samochodzie Omera są uszkodzone. Małżonkowie cudem nie spadli w przepaść, a w chwili zagrożenia Omer postanowił wyznać Zerze, że ją kocha. W 228 odcinku serialu Więzień Miłości Zera urządza nowy dom Salima Ali Kobe. Sevraj, Neslijon, Ganeide i Aize, Yaprak Durmas zachodzą w głowę, dlaczego Muzeyyen Fatma Karanfil pojechała do Alef Ezgi Baran, która opuściła rodzinny dom. Wszyscy wiedzą już, że Alef współpracowała, Omer odwiedza Zerę w domu ojca. Zra obawia się, że Salim go zobaczy, ale Omer uspokaja ją i pomaga wieszać zasłony. Między Omerem i Zerą dochodzi do romantycznej sytuacji, którą przerywa dzwonek telefonu Omera. Mężczyzna od razu wychodzi, tłumacząc żonie, że ma coś do załatwienia. Okazuje się, że umówił się z jakąś kobietą, która wsiada do jego samochodu. Tymczasem Salim i Sukran, Gul Arkan, martwią się tym, że Zera musi wracać do pracy. Chcieliby poznać ją z kimś, za kogo mogłaby wyjść za mąż. Więzień Miłości, odcinek 228, we wtorek, 28 stycznia 2020 roku o godzina 17:10 w TVP2. Sprawdź program TV.